Lech Kołster ma już rok. W Legendia Śląskim wesołym miasteczku z tej okazji odbyła się kolejna edycja wydarzenia z cyklu Legendia at Night. Wyjątkowa Legendia at Night, czyli ta wieczorna odsłona Legendy Śląskiego Wesołego Miasteczka. Tak jak wspomniałam, wyjątkowa, ponieważ dzisiaj świętujemy pierwsze urodziny Lech Kołstera, naszego topowego rollercoastera, którego otwarcie było dokładnie rok temu, no może nie dokładnie, 1 lipca rok temu, ale w tym roku właśnie ten 7 lipca jest taką okazją do tego, żeby przy okazji tej nocnej jazdy na karuzelach świętować właśnie to wydarzenie. Najbardziej znany roller coaster na terenie Wesołego Miasteczka potrafi przyprawić o zawroty głowy. Podczas swoich urodzin był w centrum zainteresowania. Ci, którzy mieli okazję przejechać się Lech Coasterem, z uśmiechem na ustach wspominają tę przygodę. Mieliście już okazję przejechać się Lech Coasterem? Ja jechałam. Jakie wrażenia? Bardzo mi się podobało. Była pani na Lech Coasterze? Byłam. Jakie wrażenia? Nie w nocy, dlatego że po pierwszych dwóch karuzelach niestety choroba lokomocyjna dała się bez znaki. Za dnia byłam na rollercoasterze, było rewelacyjnie, chociaż nie otworzyłam oczu ani na chwilę. Wieczorem Wesołe Miasteczko przyciąga gości, prezentując się w wyjątkowo urokliwej postaci. Dlatego jeszcze tego lata każda osoba spragniona wieczornych wrażeń z nieco innej perspektywy będzie miała okazję, aby tam zawitać. Wcześniej, zanim przeszliśmy tutaj jako Śląskie Wesołe Miasteczko Rebranding, odbywało się wydarzenie Wesołe at Night, pewnie doskonale wszystkim bywalcom naszego parku znane. No i w ubiegłym roku przemianowane na Legendia at Night. W tym roku już też taką jedną edycję mamy za sobą, to była Noc Świętojańska 2 tygodnie temu, a przed nami jeszcze kolejne 4 edycje, czyli oprócz tej dzisiejszej spotykamy się jeszcze 4 razy w te wakacje. Solenizantowi pozostaje życzyć, aby swoim użytkownikom dostarczał tylu emocji i wrażeń, co dotychczas.